Dobra. Ponieważ już jest po kolacji, jest wieczór, trochę się atmosfera rozluźnia, więc będą takie ogólnie prezentacje frame'owe, bo wiem, że po mnie też jest dosyć gorący temat. Mój temat jest taki, król mobilnego Linuxa jest nagi. Kto jest królem mobilnego Linuxa, to myślę, że wszyscy wiedzą, tak? Migo! Który mobile. Dobrze. Plan prezentacji. Bardzo krótko o sobie powiem, bo jakoś wypada się przedstawić. Potem będzie trochę historii, czyli jak to wyglądało kiedyś. Sytuacja obecna, czyli jak to wygląda dzisiaj, no i co może być za chwilę, choć niekoniecznie zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijało. Nazywam się Łemczyk, to też było na pierwszym slajdzie, jestem członkiem klubu, a nawet członkiem zarządu Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa. Działam też w Stowarzyszeniu OpenStreetMap Polska, gdzie jestem w komisji rewizyjnej. Jestem współzałożycielem hackerspace'u Silesia w Katowicach i od niedawna też twórcą projektu edukacyjnego, który się nazywa Dolfinarek. Poza tym organizuję takie eventy jak PyCon.pl, czyli największa konferencja programistów Pythona w Polsce. Ponad 300 uczestników w tym roku. Oraz SmartDevCon, Smart Devices Conference, czyli taka konferencja poświęcona urządzeniom inteligentnym, ogólnie rozwiązaniom mobilnym, bardzo różne ciekawe rzeczy. To się łapią nie tylko telefony, tablety, ale również takie rzeczy jak drukarki 3D, na Smart TV i tym podobne rzeczy. No i na Ircu, na Freenode'zie też mnie można znaleźć pod takim nickiem, na Twitterze. Ktoś by chciał, to zapraszam. Ale przechodzę już do prezentacji, żeby nie tracić czasu. Ja się wrócę celowo 8 lat temu, tak? Czyli do roku 2005. Nie wiem, czy ktoś, kto kojarzy w ogóle coś takiego jak Nokia Internet Tablets, taką rodzinę urządzeń. Jest jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta. Okej, okay. Widzę, że większość nie kojarzy i dlatego warto powiedzieć, co to w ogóle było. Więc w takich czasach, kiedy jeszcze nie było Androida, nie było iOS-a, nie było Windows Phone, ale był Windows Mobile, tak? To się uśmiecham do Microsoftu. Był też Symbian. W Nokii powstała taka grupa, która miała na celu stworzyć urządzenie mobilne bazujące na Linuxie. To był generalnie taki projekt, można powiedzieć, R&D, żeby zobaczyć, jak Linux nadaje się na urządzenia mobilne. I w roku 2005 powstało pierwsze takie urządzenie, zwane tabletem. Ekran to był 4,3 cala, czyli dzisiaj praktycznie taki przeciętny smartfon ma już taki ekran, a tablet to jest raczej coś, co ma 7-10 cali, gdzieś tam powiedzmy na granicy 6 cali jest. Takie określenie też pada, phablet, czyli fon i tablet. Natomiast kiedyś to było uznawane za tablet. Z tego względu, że większość telefonów to miała bardzo małe ekrany, tak, gdzieś tam z 1,5 cala, o wiele mniejsze. Takie urządzenie powstało w 2005 roku. Nazywało się Internet Tablet 770 i działało pod kontrolą takiej dystrybucji mobilnej, która się nazywała Maemo. I był to system, była to dystrybucja na bazie Debiana. Jakie to miało zalety? Przede wszystkim miało taką zaletę, że wiele aplikacji, takich, które znamy z desktopowego Linuxa, czy ogólnie z serwerów, można było sportować na tą dystrybucję. I ludzie robili bardzo ciekawe rzeczy z tymi urządzeniami. Niektórzy tam stawiali Apache'a z PHP, z całą resztą i mieli mobilny serwer www. Żeby gdzieś pójść do klienta i coś pokazać z komórki, jakieś tam strony. Różne inne rzeczy robili, tak? Można było tam bez problemu wejść po SSH, upgrade'em zainstalować pakiety jakieś dodatkowe.
Było to coś, co przypominało desktop. Jeśli chodzi o interfejs do użytkownika, to wykorzystywano tam głównie GTK Plus. Natomiast były też na tej platformie takie aplikacje terminalowe, które pewnie znacie, gdzieś tam Midnight Commander, Vim i cała reszta, czyli bazujące na różnych innych bibliotekach. Ja coś takiego pierwszy raz zobaczyłem w roku chyba 2006, bo robiłem taką konferencję w pradawnych czasach, coś nazywa Fedora Core Open Days i ktoś coś takiego miał. Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że wow, to jest coś super. Tak? Linux, którego znam z desktopu, jest teraz na urządzeniu mobilnym. Jest oprogramowanie, które też gdzieś tam znam z desktopowego Linuxa. Oczywiście większość tego oprogramowania było dostosowane pod fakt, że jednak było to urządzenie mobilne, tak? Czyli interfejs był trochę inny. Przy czym wtedy obsługiwało się te urządzenia z wykorzystaniem rysika, tak? Bo były ekrany rezystancyjne, więc to było bardzo wygodne w tamtym czasie, tak? Praktyczne. Obsługa, że tak powiem, palcami była bardzo niewygodna, nieprecyzyjna. Kiepsko to działało, a natomiast z rysikiem świetnie to działało. Takie coś już było 8 lat temu, tak? Wtedy jeszcze nikt o Androidzie nie słyszał, nie było iOS-a. I było to całkiem ciekawe rozwiązanie, tak? Bo na urządzeniach, na telefonach komórkowych mieliśmy w zasadzie, jeśli chodzi o smartfony, to w zasadzie tylko Symbian, tak? Ewentualnie Windows Mobile, który bardziej był z tego, co ja kojarzę, na urządzeniach typu PDA, tak? Najczęściej jakaś tam automapa działała, czy inne tego typu aplikacje. I było to coś ciekawego z potencjałem. Natomiast grupa, która rozwijała ten system, ona była dosyć mała, tak? To było, można powiedzieć, pewna egzotyka. Cała Nokia żyła z Symbiana, skupiała się na Symbianie i sprzedawała telefony z Symbianem, a tu pojawiło się coś nowego, tak? I pod wieloma względami innowacyjnego. To, co było bardzo fajne wokół tej dystrybucji, to, że się zbudowała dosyć spora społeczność wokół takiego portalu talk.memo.org. I tam ludzie różne publikowali różne haki, różne pomysły, była cała infrastruktura do tworzenia oprogramowania. Tak tylko krótko powiem, żeby już nie przedłużać, żeby przejść raczej do tych rzeczy, które obecnie się dzieją, że tworzenie oprogramowania na to odbywało się całkiem sprawnie, ale były jednak wymagane jakieś tam umiejętności ze świata Linuxowego. Bo tworzenie oprogramowania w pierwszej wersji SDK to najczęściej było wzięcie Vima czy jakiegoś innego edytora tekstowego i edytowanie plików, edytowanie ręcznie makefile'i. Potem się oczywiście to zmieniło, bo tam poszedł Eclipse, różne pluginy. Natomiast było to trochę powiedzmy sobie toporne. Co jak ogólnie, jak interfejs wyglądał? Bo to też jest ciekawe, to tak szybko przelecę. Pierwsza wersja w 2005, tak to wyglądało. Pierwsze urządzenia nie miały modułu GSM. Bo to też wynikało jakby z jakiejś tam, powiedzmy, strategii, także Symbian to są smartfony, a to jest na tablety, czy tylko Wi-Fi. To była bardziej też taka koncepcja dwóch urządzeń, tak, że w kieszeni będziemy nosić telefon i będziemy nosić urządzenie takie bardziej, lepiej dostosowane do internetu. Sama przeglądarka, która działała tutaj na tym systemie, to bazowała na silniku Gecko, czyli to można powiedzieć, że było coś, co przypominało Firefoxa. Oczywiście system się rozwijał w kolejnych latach. W 2008 to już były czasy, kiedy się już pojawiały inne systemy. W 2008 się Android pojawił, z tego co pamiętam. W 2007 chyba był iOS. Więc to już był taki moment, kiedy widziano, że okej, są nowe systemy. Może by należało bardziej zainwestować w tą platformę i spróbować konkurować z tymi nowymi systemami.
Tu jest jeszcze wersja 5 z 2009 roku na takim urządzeniu jak Nokia N900. Jeszcze mamy te urządzenia. One w ogóle w Polsce nie były dostępne, poza tym, poza Nokia N900, może słabo widać. One były dostępne na takich rynkach Niemcy, Wielka Brytania, to jest na tych kluczowych. U nas nie były dostępne. N900 pojawiły się w Polsce, ale był to generalnie... było to reklamowane jako komputer mobilny. To nie było reklamowane jako telefon. Bo to oczywiście miało funkcję telefonu, ale nie działało to na początku tak fajnie. Potem oczywiście były różne aktualizacje ze społeczności i urządzenie, ta część związana z telefonem też się fajnie obsługuje. Ja w sumie obsługuję do dzisiaj na drugim telefonie to. No ale okej. W 2008 roku Android wszedł na scenę, tak? I wiele osób, jak gdzieś tam śledziło doniesienia prasowe, patrzało z taką nadzieją, że teraz taka duża firma jak Google, która ma silną markę, wreszcie spróbuje podbić rynek urządzeń mobilnych z Linuxem, tak? Że to będzie poważne zaangażowanie. I ja nie ukrywam, że też śledziłem te doniesienia i patrzałem w platformę Android z nadzieją. Natomiast jak zacząłem czytać szczegóły, jak to wygląda, jak tam się tworzy oprogramowanie, to się zdenerwowałem. A zdenerwowałem się dlatego, że bardzo mi się podobała koncepcja tej poprzedniej platformy, tak? Że mamy dystrybucję na urządzenia mobilne i wiele oprogramowania takiego dobrego, sprawdzonego, jakieś biblioteki różne, które są sprawdzone w boju na różnych Linuxach, one tu nie będą działały. A nie będą działały dlatego, że Google stwierdził, że nie podoba im się licencja GPL i nie chcą korzystać z czegoś takiego jak GLibC, czyli z biblioteki standardowej języka C. A jak się pewnie domyślacie, większość innych bibliotek w systemie bezpośrednio, pośrednio zależy od tej biblioteki. To jest w zasadzie najważniejsza, tak, z bibliotek, czy jedna z najważniejszych. A ponieważ Google wprowadził coś takiego jak Bionic Libc, czyli własną bibliotekę standardową C, która nie była kompatybilna. I tu się pojawiły problemy, tak. Miało to oczywiście jakieś swoje pozytywne strony, tak? Pojawiła się nowa platforma, otworzyło to rynek dla nowych aplikacji, tak? Bo trzeba było w zasadzie wszystko na tej platformie stworzyć od zera. To, co też mi się nie podobało, to, że Google tutaj zaczął tworzyć własne rozwiązania, czyli wirtualną maszynę Dalvik stworzył własne rozwiązanie. Oczywiście niekompatybilną z Java to Standard Edition, ale to jeszcze jest, że tak powiem, pikuś. Generalnie na początku w ogóle nie można było tworzyć takich aplikacji, teraz się to nazywa NDK, tak? A nie można było tworzyć aplikacji w C, w C++. Generalnie było się ograniczonym do pisania aplikacji w Javie i do korzystania z API, które Google zaserwowało. Więc generalnie tak to wyglądało, gdy Android wszedł na scenę. W międzyczasie pojawił się jeszcze taki projekt jak Migo. I to był wspólny projekt Nokia i Intela ogłoszony na World Mobile Congress w Barcelonie, czyli takiej największej imprezie branży mobilnej na świecie. Druga tego typu impreza, myślę, dosyć istotna, to w Las Vegas targi elektroniczne, gdzie też wiele różnego rodzaju premier możemy spotkać. Tam zaprezentowano taki wspólny projekt, który był pilotowany przez Linux Foundation, czyli przez tą fundację, w której m.in. Linus Torvalds pracuje. I generalnie idea była ambitna, tak? Wprowadźmy Linuxa na wiele różnego rodzaju urządzeń, na smartfony, netbooki. W nawiasie jest potem tablety, tak? Bo netbooki to był taki hit dwóch sezonów, tak? Gdzieś się pojawiły koło roku 2009, z tego co pamiętam, i
ustąpiły pola na rzecz tabletów. IVI, czyli In-Vehicle Infotainment, coś co teraz też jest istotne, czyli wszelkiego rodzaju takie systemy informacyjne w samochodzie. Czy jakiś komputer pokładowy z nawigacją, z połączeniem do internetu, po prostu taki system komputerowy rozbudowany w samochodzie. Smart TV i mediafon, czyli jakiś tam powiedzmy telefon. Ja już generalnie się o tym nie wspominam. Ostatnio. Idea była taka, połączyć to, co robiła Nokia, czyli MMO i dystrybucję od, no tu literówka mi się trafiła, ale chodzi o Moblina, czyli dystrybucję, którą rozwijał Intel na netbooki. Intelowi oczywiście zależało na obecności na takich urządzeniach właśnie przenośnych. Zawsze głównym problemem była właśnie kwestia zużycia energii. No i taki właśnie mariaż powstał. Plany były, tak jak mówię, ambitne. Było to generalnie wzorowane na wiele rzeczy tak naprawdę, które się tam pojawiły, to gdzieś było wzorowane na Fedorze, na OpenSUSE. Jeśli chodzi o system pakietów, to RPM były wykorzystywane. No i większość takich technologii, które znamy z desktopu. Jeśli chodzi o programowanie, no to C++, Python też całkiem się nieźle spisywał na tych urządzeniach mobilnych w serii właśnie z rodziny MMO. Biblioteka Qt, czyli coś, co znamy z KD. Tu właśnie była ta zmiana, bo MMO głównie bazowało na programowaniu w GTK+, natomiast tu się pojawiło Qt, ze względu, że oferowało o wiele ciekawsze możliwości, między innymi w 4.7 pojawiło się coś takiego jak QML, czyli nowy język do definiowania interfejsu, właśnie pomyślany pod kątem urządzeń mobilnych. No i oczywiście to, co też jest na innych urządzeniach mobilnych, OpenGLS. I tam było generalnie bardzo dużo partnerów. Poza Intelem też było AMD, był Acer, było wiele firm tak naprawdę znanych z branży i wiele firm wiązało spore nadzieje z tą platformą. Niestety no, nie udało się, ponieważ w lutym 2011 roku Nokia zawiązuje współpracę z Microsoftem, co de facto przyczyniło się do tego, że ta platforma poszła do kosza, tak, bo już nie było mowy o współpracy. A to nie jest jedyny powód tak naprawdę, to nie jest jedyny powód, czemu nie było najlepiej. Również okazało się, że ta współpraca przy open source między dwoma dużymi korporacjami, między Nokią i Intelem, nie do końca się układała dobrze. Intel de facto nie wypuścił żadnego urządzenia, co jest dosyć przykre. Nokia wypuściła de facto dwa urządzenia, jedno deweloperskie, jedno na rynek konsumencki. No właśnie, i wyszedł jeden telefon. Większość osób, które ten telefon gdzieś tam widzi, to mówi: o, Lumia z Windows Phone. Więc to nie tak. To był de facto pierwszy taki telefon właśnie z Noki z tym charakterystycznym designem. I była to Nokia N9. W związku z tym, że ona tak naprawdę trafiła na rynek już po podpisaniu tej umowy z Microsoftem, to ona była trochę tak traktowana per noga. Czyli nie było tam jakiejś kampanii marketingowej, nie była dostępna na kluczowych rynkach europejskich, czyli w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji. Tak? No. Wiem, że na przykład osoby z Niemiec zamawiały ten telefon z Austrii. Tak? To były takie absurdy różne. Ale to wynikało z tego, że było dosyć jasne, że za chwilę będzie pełno różnych Lumii i po co w ogóle mieszać tak jakimś telefonem, który przypomina gdzieś tam z wyglądu tą Lumię, ale tą Lumią nie jest, tak. No a co się okazało? Okazało się, że tam, gdzie ten telefon był dostępny, to on, że tak powiem, pomimo, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę nie było wokół niego jakiejś tam kampanii reklamowej, on się dosyć dobrze sprzedawał, a bardzo dobrze się sprzedawał w Chinach. Miał świetnie, że tak powiem, zorganizowany sposób wprowadzania alfabetu chińskiego. Tam się dosyć dobrze na rynku chińskim sprzedał. Do tego jeszcze wrócę później.
I był też pewnym wzorem dla późniejszych rozwiązań, bo miał dosyć innowatorski interfejs użytkownika, nazwany Swipe Rewind. I tak de facto, jeśli chodzi o ten telefon, to poza ekranem też był w zasadzie taki obszar dotykowy, który reagował. Poza ekranem był dodatkowy obszar dotykowy i dzięki temu można było bardzo ciekawe gesty wykonywać, które sprawiały, które wchodziły bardzo szybko w krew i dosyć wygodnie się ten telefon obsługiwało. Potem to rozwiązanie skopiował BlackBerry w swojej platformie BB10, oczywiście zamieniając tam parę rzeczy, bo Nokia się tam z Migo Harmattan aplikacje zamykało się przeciągając z góry do dołu, więc na BlackBerry się z dołu do góry przeciągało, żeby zamknąć czy tam puścić w tłum. Też parę rzeczy Android skopiował. Czy to był generalnie taki, można powiedzieć, jeden telefon, czyli taki jednorożec. Taka pozostałość tej współpracy, tak? Bo wiadomo już było, że tej współpracy nie ma, natomiast już ten produkt był tak zaawansowany, że i tak poszedł na rynek. Były też inne inicjatywy przez ten czas. Było coś takiego jak OpenMoko. Nie wiem, jest tu ktoś, kto z OpenMoko się... O, widzę też, no, jest wiele osób. I to była taka idea, żeby stworzyć taki w pełny otwarty telefon. Był otwarte oprogramowanie, otwarty hardware, czyli de facto specyfikacja dostępna, co jest zbudowane. W to się zaangażowała, bo ja oczywiście tej historii OpenMoko tak średnio znam, ale w to się zaangażowała taka firma FITS, z tego co kojarzę, z Tajwanu, która produkowała płyty główne. I generalnie, no ten telefon powstał, a on miał strasznie wiele niedoróbek i też nie udało się stworzyć w pełni otwartego telefonu, bo tam z tego co kojarzę, chyba firmware do GSM-u był zamknięty. To był też ten projekt Moblin od Intela, który potem został zmerdżowany z Memo i powstał Migo. Samsung też rozwijał coś takiego jak Samsung Linux Project. Są tu ludzie z Samsunga? Jeszcze nie dotarli. Pewnie coś by mogli na ten temat powiedzieć. No i dobra, i teraz to było trochę historii, i teraz obecne czasy. Jest dominacja Androida. Nie da się tego ukryć. Można nawet powiedzieć, że jest to monopol Androida. Bo jeśli de facto idziemy do jakiegoś sklepu, to realny wybór, taki jaki mamy, to między Androidem a iOS-em, tak? Czyli albo wybieramy telefon z Androidem, albo wybieramy telefon od Apple'a z iOS-em. Oczywiście tutaj rozmawialiśmy z Microsoftem i akurat w Polsce 19% rynku urządzeń mobilnych Windows Phone zajmuje. No ale to jest taki ewenement tutaj na skalę lokalną, bo w skali globalnej to jest parę procent. Ale generalnie jest wybór tak naprawdę między dwoma systemami. A patrząc z punktu widzenia producenta sprzętu, to jest wybór między jednym systemem, bo iOS jest tylko na telefonach firmy Apple. Czyli jakakolwiek inna firma, jeśli chce, że tak powiem, istnieć na rynku, jest skazana w zasadzie tylko na Androida, tak, na produkowanie telefonów z Androidem. Czasami ma kilka telefonów jeszcze z Windows Phone'em, ale no nie oszukujmy się, Android to jest ta dominująca platforma jakiegokolwiek producenta, byśmy nie spojrzeli. I tak naprawdę to, co teraz w ogóle obserwujemy na rynku urządzeń mobilnych, to jest taka walka na specyfikację. Mam 10 minut, ale przedłużę. Jest walka na specyfikację, czyli tak naprawdę, jeśli spojrzymy na te innowacje, które odbywają się na rynku mobilnym, tak, takim powiedzmy kluczowym momentem to było pojawienie się iPhone'a i bardzo, bardzo, że tak powiem, dobrze dopracowanego interfejsu użytkownika z obsługą dotyku, tak, to była jakaś rewolucja, taki punkt, potem pojawił się rok później Android. Ale to, co teraz obserwuję, to jest głównie walka na specyfikację, tak? Nowe telefony to jest tak naprawdę więcej megapikseli, więcej rdzeni, więcej pamięci,
Więcej wszystkiego. Większy ekran w telefonie. A czy tak naprawdę za tym idzie spora innowacja? Co w ogóle na przykład ze zużyciem baterii? Kiedyś były telefony, które potrafiły spokojnie, czy nawet smartfony, tak, które potrafiły spokojnie tydzień podziałać, a dzisiaj większość to jest 2 dni, 1 dzień, czy tam 3 w porybach, tak? Tu też były też takie kwestie, które pokazały, że myślę, że w ogóle temat Don't Be Evil i temat technomonopolii to się pojawi na prezentacji u Ryśka w niedzielę. Nie wiem, czy jest Rysiek? Jest gdzieś na sali. Jest. Rysiek będzie ten temat rozwijał, ja nie będę wnikał, ale generalnie się okazało, że Google tak już próbuje zawładnąć wszystkim, tak? Że jest trochę takim Microsoftem z lat 90. I ten Android na tym telefonie to jest prawie jak ten stary, dobry Windows 9.5 czy 9.8 na PC-cie. I to jest trochę niebezpieczne, tak? Bo jest wiele różnego rodzaju usług, jest system operacyjny, poczta, tak, wiele różnych usług jest związanych z jedną firmą. I ta firma też zachowuje się w określony sposób, bo jest co prawda, Android co prawda jest open source, jest coś takiego jak AOSP, czyli Android Open Source Project, gdzie jest dostępny kod źródłowy. Tam oczywiście nie ma aplikacji tych od Google'a, które są standardowo z Androidem. One są w postaci binarnej dostępne, więc kodu źródłowego nie ma. Ale jest wiele różnych firm, które na bazie tego próbuje coś zbudować. Była taka firma Alibaba, jest nawet nadal. Nawet miałem okazję spotkać jednego pracownika z tej firmy w Santa Clara. To była firma, która zrobiła właśnie swojego jakiegoś klona Androida. I ten klon był tak ciekawy, że firma Acer była zainteresowana, żeby wrzucać tego klona, a nie wrzucać tego Androida od Google'a. No i w tym momencie Google stanowczo, że tak powiem, zadziałało, żeby do tego nie dopuścić. Oczywiście tam gdzieś tam, że tak powiem, trochę szantażując Acera. Czy tak naprawdę się okazało, że okej, tutaj mamy open source, ale jest duża firma, która walczy z potencjalną konkurencją poprzez różnego rodzaju naciski. Problemem też jest takim, że jeśli ktoś chce stworzyć urządzenie z nowym systemem bazującym na Linuxie, to mam trochę problem. Bo kiedyś o wiele częstszą sytuacją było, że były dostępne sterowniki tak do GPU, czyli do tej części chipu odpowiedzialnego za akcelerację grafiki, za grafikę. Były dostępne dla X11, czyli dla tego serwera, tak było na Maemo na przykład, to był serwer X11 stosowany do wyświetlania. Były dostępne sterowniki. Teraz większość producentów daje sterowniki tylko do Androida. Więc tak naprawdę, jeśli pojawia się ktoś, kto chciałby stworzyć coś innego niż Android, to ma poważny problem. To jest jakieś pewne ograniczenie, natomiast na szczęście znaleziono pewne rozwiązanie, które nazywa się libhybris i umożliwia to wykorzystanie kernela androidowego i tych wszystkich sterowników i postawienia na tym takiego standardowego Linuxa, właśnie z glibc, z standardowymi bibliotekami, które znamy ze stopowych Linuxów czy serwerowych. To rozwiązanie powstało całkiem niedawno, bo pod koniec zeszłego roku. Ono powstało też z potrzeby, żeby część z tych systemów, które za chwilę, o których będę mówił, żeby one w ogóle miały szansę bytu. Oczywiście w przypadku Samsunga to jest trochę inaczej, bo Samsung jest dużym producentem i oni są trochę w innej sytuacji, natomiast właśnie jakieś takie firmy, które nie są takim gigantem, mają problem, tak? Bo albo by musiał, że tak powiem, wyłożyć dużą sumę pieniędzy na to, żeby takie sterowniki specjalnie opracować
dla właśnie dla X11 czy dla przykładowo dla Waylanda, dla tych serwerów grafiki. A czasami po prostu też producenci sprzętu, chipów w ogóle nie są tym zainteresowani, bo oni tego nie rozumieją, tak? Wszyscy używają Androida, nie? To po co na jakieś sterowniki do innych serwerów grafiki. No i w związku z tym, jak to może wyglądać za chwilę, bo pojawiają się nowe systemy. O części z nich pewnie słyszeliście i tu zrobię taką szybką ankietę. Kto słyszał o Ubuntu Touch? Myślę, że większość osób słyszała. Kto słyszał o Firefox OS? OK. A teraz kto słyszał o Tizenie od Samsunga? I nie było też temu na jesieni. Też sporo. Kto słyszał o Sailfish od Joli? I tu już mniej. Dobra. Ja zacznę może w kolejności takiej, w jakiej będą urządzenia dostępne na rynku, choć w przypadku platformy Tizen to jest duży znak zapytania, bo to jest platforma już od 2 lat rozwijana przez Samsunga i jakoś nie możemy się doczekać produktu. Więc Firefox OS. Generalnie telefony z tym systemem trafiły już w tym roku do sprzedaży. W Polsce jest dostępny taki model Alcatel One Touch Fire. Tak, tutaj jest napisane system na bazie Androida na dole, przecież to jest Android, tak. Kto to rozwija? Fundacja Mozilla i bardzo duże wsparcie jest tam operatorów. Z pewnym ograniczeniem, niektórzy mogą uważać za wadę, inni za zaletę, jest to, że w zasadzie programować można tylko i wyłącznie tworząc tak zwane web apps, czyli de facto aplikacje wykorzystujące HTML5, JavaScript. Nie można na przykład tworzyć aplikacji w C, w C++ czy w jakichś innych językach. To jest pewne takie ograniczenie. I problem jest też tej natury, że wydajność niestety, jeśli ktoś miał ten telefon w ręku, to zauważył pewnie, że to już super, super szybko nie działa. Ale to też wynika z tego, że Firefox OS jest głównie kierowany na takie low-endowe urządzenia. Generalnie to co ten Alcatel One Touch Fire zawiera, jeśli chodzi o powiedzmy o specyfikację sprzętową, no to jest coś, co było na smartfonach parę lat temu. No ale jest to ciekawa inicjatywa. To, co jest tam fajnego, z tego co kojarzę, że każdy de facto mógłby założyć własny sklep z aplikacjami na tą platformę. Nie ma tam właśnie jakiegoś narzucania, że tak powiem, że możecie tylko korzystać z naszego sklepu, jak to jest na przykład na iOSie czy na Windows Phone. Jest to system na bazie Androida. Tak naprawdę niektórzy mówią, że to jest kastrowany Android, tak, że tam usunięto właśnie Dalvika i aplikację od Google'a, wrzucono silnik Gecko. Wcześniej się ten system nazywał Boot2Gecko, tak? I w oparciu o to tworzy się aplikację, czyli de facto na bazie tego Gecko. No tu jest oczywiście obraz. No i następny system, który się tam pojawia. I widziałem, że większość osób w ogóle nawet nie wie, o co chodzi. Urządzenia z tym systemem trafią do sprzedaży do końca 2013 roku, choć nie w Polsce. Tak naprawdę pierwszym krajem, gdzie będą te urządzenia dostępne, jest Finlandia. A to wynika z tego, że jest to tak naprawdę system rozwijany przez tych ludzi, którzy odeszli z Nokii w momencie, kiedy Nokia weszła we współpracę z Microsoftem. I wielu po prostu wysokiej rangi menedżerów Nokii zaczęło tworzyć własnego startupa mobilnego, co jest w ogóle bardzo ciekawe. I stwierdzili, że będą kontynuować te prace, że tak de facto będą kontynuować to, co było w Migo. Tym bardziej, że większość kodu była dostępna jako open source, była dostępna też infrastruktura w ramach tego, więc de facto czemu nie? Tym bardziej, że byli to ludzie, którzy wierzyli, że gdyby ta platforma miała szansę, tak, gdyby Nokia nie weszła w alianz z Microsoftem, tylko dalej by współpracowała z Intelem,
że to mógłby być sukces. To, co jest bardzo fajne, że ta platforma de facto bazuje na dwóch w pełni otwartych dystrybucjach, Mer i Nemo, gdzie Mer to jest taka dystrybucja Linuxa zoptymalizowana pod urządzenia mobilne, nie będąca produktem końcowym, ale raczej pewną bazą do budowania po prostu rozwiązań mobilnych, budowania innych dystrybucji. Nemo to de facto też jest kolejna dystrybucja, tam jest wiele powiedzmy takich elementów, które mogą też być innych wykorzystywane. Można programować tam w wielu różnych językach, tak? W C, w C++, w Pythonie, jest Ruby, jest Perl, jest mnóstwo różnych języków, takich, które znajdziecie w standardowej dystrybucji Linuxa. Interfejs jest stworzony z użyciem Qt i QML. Są tam własne komponenty QML-owe wykorzystywane. To, co jest też plusem, jest tam też rozwiązanie, które pozwoli, że będzie można korzystać z aplikacji napisanych na Androida. Czyli będzie można wziąć plik APK, wrzucić go na telefon i korzystać z tych aplikacji. I działa to całkiem nieźle. Miałem okazję widzieć na żywo demo, nawet mieć prototyp w maju tego roku na premierze pierwszego prototypu w Helsinkach. Miałem też okazję widzieć drugi prototyp tego telefonu, który był w Polsce nowo prezentowany. Muszę powiedzieć, że działa to bardzo dobrze. I to co tutaj, że tak powiem, o czym wspominałem, tak, że mamy telefony z Androidem, one są 4, 8 rdzeni i tak dalej. Okazuje się, że wcale tylu, że tak powiem, rdzeni nie trzeba, jeśli aplikacje są po prostu napisane natywne w C, w C++. Okazuje się, że działa to szybko. Tak? Zresztą podobnie jest na iPhone'ie. Tak? Tam też na iPhone'ie de facto mamy, co tam mamy, dwa rdzenie, tak? Tam nie mamy jakichś wyśrubowanych parametrów. Pewnym minusem jest to, że w tym projekcie jest zamknięte UI, ale to jest jakieś takie zabezpieczenie przed, powiedzmy, tym, że system byłby łatwo skopiowany przez jakiś tam producentów z Chin i no wiadomo, że firma, która tworzy ten system, na czymś musi zarobić. A plusem jest takim, że kontrybują do tych dwóch otwartych projektów. Między innymi opracowano to rozwiązanie, o którym wspominałem, LibHybris, czyli to, co umożliwia na sprzęcie androidowym de facto uruchomienie właśnie takiego z Linuxa bazującego na Glibce, czyli takiego, którego znamy gdzieś tam z desktopu. Kontrybują też do różnych innych projektów, do Qt, kontrybują do takiego pakietu Kaligraph, wcześniej to było KOffice, więc dosyć wspierają to środowisko open source. Nie tylko korzystają, ale sporo oddają. To jest to takie szybkie drzewo genealogiczne. Tutaj mamy ten Sailfish OS. Jest drugi system, który nazywa się Nemo Mobile. On jest totalnie tworzony przez społeczność i dzieli tak naprawdę to co różni Sailfisha i Nemo Mobile, to jest interfejs użytkownika. Tu też pojawia się Tizen, tak, czyli to, co teraz Samsung rozwija. To też jest pewna odnoga od tego, co było w projekcie Migo. Głos mi się gubi. To jest oczywiście jakaś prezentacja, coś telefonu pokazywałem do tego Alcatela. To, co jest bardzo fajne w tym telefonie i dobrego dla ludzi, którzy lubią grzebać w sprzęcie, to jest koncepcja drugiej połówki. Wszyscy pewnie kojarzą telefony, gdzie były jakieś tam wymienne, kolorowe obudowy. Tutaj Jola, czyli firma, która to rozwija, ta fińska, poszła o krok dalej. Ta druga połówka to nie tylko zmiana obudowy, zmiana koloru, ale też dodanie funkcji hardware'owych, czyli takich jak na przykład dodatkowa bateria, klawiatura sprzętowa, jakieś dodatkowe, powiedzmy, soczewki do aparatu, czy lepszy aparat.
Czyli takie podejście właśnie, że można de facto swój telefon jakby zmieniać jego funkcjonalność od strony sprzętu. To, co jest też bardzo fajne, i to jest wiadomość taka w sumie od niedawna znana, że będzie dostępna specyfikacja, która umożliwi tworzenie takich drugich połówek. Czyli de facto, powiedzmy, mając do dyspozycji drukarkę 3D, mając, że tak powiem, odpowiednią wiedzę elektroniczną, będzie można tworzyć takie dodatkowe połówki, które będą komunikowały się z telefonem. To jest bardzo fajne i na pewno stworzy całą społeczność. Już jest mnóstwo pomysłów, co taka druga połówka może zawierać. No jest Ubuntu Touch z Canonical. Urządzenia w 2014 roku. I docelowo mają mieć to telefony i tablety. Obecnie brak własnych, tak? Był pomysł Ubuntu Edge. Myślę, że o kampanii Ubuntu Edge sporo osób słyszało, tak? Była taka kampania, był tam super telefon, 4 giga pamięci, jakiś tam wyświetlacz ze szkłem, jakiś szmaragdowym, coś tam. Szafirowym, przepraszam, szafirowym. To trochę inne kolory. Ale generalnie super urządzenie. No i była taka kampania crowdfundingowa na Kickstarterze, która niestety zakończyła się porażką, ale tak naprawdę mnie się wydaje, że ta kampania to głównie miała na celu efekt marketingowy, tak, że bo oni do końca nie myśleli poważnie o tym, żeby taki telefon w ogóle stworzyć. W związku z tym, dlatego tak wysoko była ustawiona cena i takie były wymyślne parametry. Co im się udało, to zrobienie sporego szumu. Programowanie się, jak możecie zauważyć, też odbywa z użyciem takich technologii, które gdzieś tam się pojawiały na Sailfishu. I to jest też ciekawa historia, bo ten rozwiązanie Canonicala też korzysta z LibHybris, który opracowała właśnie człowiek z Joli. Bo jest to problem, tak. To, że możemy tego Ubuntu Touch sobie odpalić na androidowych telefonach, to jest właśnie dzięki tej bibliotece LibHybris. I co ciekawe, Canonical na początku, wiem, koniec, ale już mam tylko dosłownie dwa slajdy. I co ciekawe, Canonical na początku w ogóle ukrywało fakt, że korzysta z biblioteki LibHybris, która jest dostępna na zasadach open source. Dopiero potem się przyznali, kiedy pojawiły się pewne, że tak powiem, wpisy na blogu i przyznali się i zaczęli aktywnie kontrybuować do projektu. Wcześniej gdzieś tam po cichu rozwijali, nie chcieli się generalnie z tymi swoimi poprawkami podzielić. No teraz obecnie włączyli się aktywnie i te dwie firmy współpracują. Tak. Tam jeszcze Intel też to rozwija i LG de facto. Jest tam kilka firm, które są zainteresowane właśnie tworzeniem takiej przejściówki między właśnie kernelem androidowym a normalnym Linuxem. W cudzysłowie normalnym, tak, bo Android też jest Linuxem, jakby nie patrzę, tak, kernel Linuxa. To, co mi się wydaje, że jest takim plusem tej platformy, to, że Canonical ma własną chmurę, tak, czyli de facto tutaj będzie można synchronizować te dane między różnymi urządzeniami, między desktopem. No ta kampania Ubuntu Edge się nie udała od strony, powiedzmy, takiej, że nie będzie tego urządzenia, ale marketingowo to się udało, bo wiele szumu się zrobiło wokół tego. No i gdzieś tam jakieś zdjęcia renderów telefonów, bo jeśli się podejdzie do stanowiska Canonicala na jakiejkolwiek imprezie, tam gdzie się wystawiamy, to co zobaczycie tam, to są telefony takie stricte androidowe typu Galaxy Nexus czy inne tego typu telefony, gdzie po prostu rzucono to Ubuntu. Ale de facto im zależy na tym, żeby współpracować z producentami sprzętu i żeby to Ubuntu było preinstalowane de facto na telefonie.
No i już ostatni slajd, ostatnia platforma. Tu w zasadzie nie mam dużo do powiedzenia, a tym bardziej, że jutro będzie obejrzenie, tak? Ponoć godzinna projekcja. To jest projekt, który się od 2 lat rozwija i w ogóle wiele osób już w pewnym momencie myślało, że nic z tego nie będzie. Nawet pojawiły się pogłoski, że ten projekt idzie do kosza. Niektórzy twierdzą, że to jest taki projekt rozwijany w Samsungu, żeby tak mieć takiego bata na Google, tak? Jak nas nie będziecie dobrze traktowali, to my bardziej się postaramy i w końcu to wypuścimy. Bo jak wiemy, Samsung żyje tak z telefonów androidowych, ale no, wiedzą, że to uzależnienie od Google'a no, jest niebezpieczne. I to de facto rozwija Linux Foundation, czyli w momencie, kiedy umarło Migo, powstał Tizen, tak? Nokia zastąpił Samsung, w tym mariażu Intel tam dalej rozwija to, co rozwijał Migo. Samsung przyszedł ze swoimi technologiami, których używał w tym SL Samsung Linux Project. De facto z taką biblioteką EFL, mało popularną moim zdaniem. Teraz w jednej z najnowszych wersji też sportowano API z Body, czyli z innego systemu, który Samsung rozwijał. Ale de facto nacisk jest kładziony, tak jak w przypadku Firefox OS, na aplikację HTML5. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, generalnie jest też taki projekt teraz Qt for Tizen, rozwijany przez pracowników Samsunga, ale nie, że tak powiem, for fun, tak? Nie w godzinach pracy, czyli dodatkowo. To, co jest takie problematyczne, to okazuje się, że ta współpraca między Samsungiem a Intelem przypomina strasznie tą współpracę między Nokią a Intelem, czyli ta współpraca między dwoma korporacjami dużymi przy tworzeniu open source'u jest bardzo bolesna. I de facto no były takie różne na listach mailingowych sytuacje, że gdzieś tam był spór między inżynierami Samsunga i Intela, bo sobie nawzajem nadpisywali, że tak powiem, kawałki kodu w tym Tizenie, którego rozwijali. Dobra, kończę, bo już Darek tam nerwowo chodzi w te, a nazwać ostatni slajd. No na naszego frame'a już chyba za bardzo czasu nie ma. Może ewentualnie jakieś szybkie pytanko, tak? Jest jedno szybkie pytanko. Jest tutaj. Znaczy, ja może szybko nie chcę zapytać, tylko chcę dopowiedzieć o projekcie OpenMoko, który nie umarł. Na odzie więcej, tak? Na przykład, czy w ogóle projekt GTA 04. No dalej uważam, że ta inicjatywa ma przyszłość. Sam używam takiego OpenMoko zupgrade'owanego do tego GTA 04. No i na razie deweloperzy działają. Kernel, już są prace, żeby właśnie kernel GTA 04 był połączony z mainline'owym kernelem, żeby to tak działało wszystko ładnie. No, poza tym jest jeszcze projekt Osmo.com.bb, tam próba stworzenia wolnego firmware'a dla modemu GSM, więc ciągle można liczyć na to, że taki prawdziwie wolny, open hardware'owy i open software'owy telefon powstanie z tego. Tylko ja mam taką cały czas obawę z OpenMoko, że to będzie jakaś totalna nisza, bo tak naprawdę ten hardware, który tam jest, no to za tą cenę, tak, za którą kupujemy ten hardware OpenMoko, to możemy mieć wypasiony telefon z Androidem, gdzie zapuścimy albo tego Ubuntu Dash, albo w przyszłości Sailfisha czy Nemo Mobile, bo się też ten projekt ciekawie rozwija. Ja się tego po prostu boję, że to będzie fajne rozwiązanie dla hobbystów, dla hakerów, ale to się nie przebije do mainstreamu, tak? Że gdzieś będzie to OpenMoko, które będzie się tam borykało z różnymi problemami, a obok będzie ten Android, który de facto. No tak, no zresztą ten temat wiele razy na liście mailingowej się pojawiał. No, pewnie to tak zostanie. Znaczy, chyba jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami jakiegoś spektakularnego sukcesu, jakiegoś open hardware'u dla mas. No niestety, ale... To będzie temat prawniczy. Ja mam takie pytanie, gdzie nagrasz tego króla?
Gdzie nagość tego króla? No to jest, że tak powiem, moim zdaniem nagość tego króla polega na tym, że ten android, pomimo tego, że no, te telefony są naprawdę szybkie, on słabo działa. I ta, dla mnie jeszcze jest ta nagość, że to jest de facto zupełnie osobny system, który ma pewne swoje ograniczenia i jest uwrażniony w dużej mierze od jednej firmy, tak. To jest... Zobaczmy, pomyślmy, czy tak naprawdę tak dużo się innowacji dzieje w Androidzie, tak. Czy to jest to, czego oczekujemy? Bo ja widząc to, co się dzieje w tych innych systemach, jakie one oferują możliwości. Na przykład ja lubię Pythona. Wsparcie dla Pythona w Androidzie to jest takie na poziomie nie chcę powiedzieć, ale podłogi, tak? Bo tam tak naprawdę jest Java wspierana i dostęp do tego pełnego API, do widgetów i tak dalej z poziomu Java. Z poziomu Pythona trzeba jakieś własne kontrolki robić, tak? Czyli ta integracja z platformą jest słaba, nie? I to wynika jakby z pewnej polityki Google'a, tak? Że oni nie są tym zainteresowani, tak? Mają jakąś swoją strategię, opracowali swoje technologie i się trzymają. I tu mi się wydaje, że to jest generalnie największy problem. I to, że uzależniamy się od jednego ekosystemu, tak? Możemy się uzależnić od innego, możemy wejść tutaj Windows Phone'a i uzależnić się od SkyDrive'a, od Bing Maps, od różnych innych rzeczy, ale tutaj się uzależniamy od map Google'a, uzależniamy się od różnych innych usług, tak? Jakby najlepszą integrację z platformą daje bycie w danym ekosystemie, tak? Z Androida można korzystać, nie mając konta na Google, ale... Trzeba napisać własną aplikację do tych wszystkich systemów. No więc jest to jakieś uzależnienie, tak? I dla mnie to jest największy problem, tak? Ja bym chciał jednak widzieć jakąś konkurencję. Nie jeden system, tylko wiele różnych rozwiązań. Ja nie mówię, że to jest jedynie słuszne rozwiązanie, czy to. Ja uważam, że to są ciekawe rozwiązania i ważny jest wybór, tak? Że możemy coś wybierać. Jest, widać, że jest spore parcie na te nowe systemy od tego roku, tak? Że sporo się dzieje, tak? Niedawno słyszałem informację, że Firefox OS, no jeśli chodzi o przyjęcie się tego systemu w Polsce, no to zostało uznane to za sukces tam gdzieś przez T-Mobile'a czy przez Mozilla. Nie wiem na ile to, jak to wygląda w liczbach, ale wydaje mi się, że ta konkurencja jest dosyć istotna. Dobra, koniec, bo już tam będzie zaraz straszny flame pod tytułem Raspberry Pi, BeagleBone i inne pewnie.